Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza niedziela i dzisiejsze czytania dają nam bardzo potężny zastrzyk zaufania, zastrzyk radości, abyśmy w tej radości Bożej trwali. Życie ma to do siebie, że nam radość odbiera. Z różnych powodów. Są różne sytuacje nasze rodzinne, pracowe, którymi się spotykamy i tę radość tracimy. W momencie, kiedy podniosę oczy ku górze, jak podniosę oczy do góry, to mam szansę odzyskać radość. Mam szansę wtedy w niej trwać. To, co dzisiaj nam mówi Pan Jezus, to jest istota dobrej nowiny. Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, żeby świat potępił, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. Świat, czyli człowiek. Jezus nie przyszedł nikogo potępić. Jeżeli coś takiego słyszymy, głosimy, to jest nieprawda. Jezus przyszedł zbawić człowieka. Bóg oddaje wszystko. Oddaje swoje bóstwo, kładzie je na tacy, staje się dla nas człowiekiem. Uniża samego siebie, że zostawia bóstwo i staje się człowiekiem dla nas w naszych rękach. Że możemy zrobić z Nim wszystko. I robi to po to, żeby nas zbawić. Skoro tyle daje, oddaje całego siebie dla naszego zbawienia, to dalej robi wszystko, żeby każdy był zbawiony. Niezależnie od naszej głupoty, od naszych potknięć, niezależnie od tego, jak sobie życie popsuliśmy, czy mamy wszystko idealnie w życiu. To nie ma znaczenia co do bycia zbawionym, bo zbawia Bóg. On to już zrobił i w tym jest nasza nadzieja. W momencie, kiedy na to będę patrzył, będę trwał w radości. W momencie, kiedy zacznę polegać na sobie, kiedy będę skoncentrowany na tym, co ja przeżywam, co ja zrobiłem, to bardzo łatwo wejdę w smutek. Każdy z nas ma w życiu tak, że może powiedzieć: to było fantastyczne, a tego się wstydzę. To było dobre, a to nie było dobre. To można było zrobić inaczej. I patrząc na to, niektórzy może te proporcje mają pozmieniane, ale patrząc na to, to nas nie zbawi. To nam szczęścia nie da. Szczęście nam da i radość, zaufanie Bogu, bo On przyszedł nas zbawić. Oddał wszystko i nie chce naszego potępienia. Zobaczcie, jak łatwo brać te treści w różnych miejscach, nawet z Kościoła, potępiające. Dzisiaj kogo potępiamy? Kogo dzisiaj? Dzisiaj na kogo będziemy? Potępiające treści. Słyszeliśmy to na rekolekcjach, mówił nam to ostatniego dnia rekolekcjonista. Jak łatwo jest dzisiaj potępiać papieża, potępiać hierarchię. Jest łatwe. Jezus nie przyszedł nikogo potępić.
nikogo przyszedł zbawić. I to jest coś, jak będziemy w to wpatrzeni w tę dobrą nowinę, którą Bóg nam daje, nie którą my sobie interpretujemy, tylko dobrą nowinę o zbawieniu człowieka, że Bóg oddał wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi. I robi to, żebyśmy byli szczęśliwi. To życie będzie inaczej wyglądać. To nie znaczy, że nie będzie zła na świecie. To nie znaczy, że nie będziemy atakowani. To nie znaczy, że nie będziemy mieli rzucanych kłód pod nogi. Bo zło dalej będzie. Ale ja, idąc ciemną doliną, czyli doliną zła, ja w tym wszystkim mogę być człowiekiem jaśniejącym i człowiekiem pokoju. I to jest życie w chwale Bożej. To jest niebo na ziemi. Jako w niebie, tak i na ziemi. To jest Królestwo Boże pośród nas, że żyję tym, co Jezus zrobił. Co Jezus zrobił dla mnie, dla każdego z nas. I ja chcę być w to wpatrzony. Jak oderwiesz od tego oczy, to prędzej czy później różne sytuacje życiowe cię zmiażdżą. Bo coś cię przestraszy, bo przestraszy cię informacja o wojnie, przestraszy cię informacja o chorobie, czy jakaś inna informacja. A w momencie, kiedy mam oczy w adoracji Boga, Jego dobroci, tego, co Bóg uczynił, to te rzeczy nie są straszne, bo wiem, że w Bogu jestem zbawiony. On jest światłością moich oczu. Każda pokusa, każde zło ma taką cechę charakterystyczną. Odwróć oczy od Jezusa. Przestań być wpatrzonym w Jezusa. Popatrz na to, czym cię kuszę, czym ci teraz imponuje. Na to popatrz. Chociaż na chwilę. To jest działanie złego ducha. Odciągnąć nas od światła, odciągnąć od radości. Od radości, że jestem w Bogu, że Bóg jest pośród nas. A jak odciągnie na chwilę, to już wie, że ma szansę, że oczami na Jezusa szybko nie wrócimy. Dlatego cała nasza nadzieja jest w Bogu. Dlatego właśnie, że to On wszystko uczynił. I takim dobrym testem naszego serca jest radość. To jest test serca. Trwanie w Bogu jest doświadczeniem radości. Niezależnie, czy jestem pod krzyżem, czy na Golgocie, czy na górze kazań, czy na górze przemienienia, czy w jakimśkolwiek innym miejscu. Testem naszej wiary jest radość. Jeżeli twoje serce się uśmiecha, jeżeli masz to doświadczenie pokoju wewnętrznego, serca uśmiechniętego, to znaczy, że żyjesz zaufaniem Bogu. A jeżeli widzisz, że gasi cię to tu, to tam ktoś cię gasi, tamto cię znowu gasi. Odbiera ci radość. I powiesz, jak być szczęśliwym dzisiaj w takim świecie? Jak to? Jak to jest niemożliwe? To znaczy, że przestałeś mieć Królestwo Boże w sercu. Przestałeś się poddawać Duchowi Świętemu. Że oczy twoje już nie są wpatrzone w tego, który nie przyszedł potępić, ale zbawić. I to jest do nawrócenia. Każdy z nas ma być człowiekiem pogodnego serca, człowiekiem radości. To jest możliwe, ale tylko w mocy Bożej. Jak przestaniemy polegać na sobie, a będziemy polegali tylko na Panu. Święty Jan mówi w tej Ewangelii, to są słowa Jezusa, ale zapisane przez świętego Jana, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Mówi o krzyżu. Mówi o męce Pana Jezusa. I łączy tę mękę z tym, że Bóg przyszedł zbawić człowieka. Najwyższym doświadczeniem Boga jest doświadczenie krzyża, i w tym krzyżu doświadczenie radości. To jest zjednoczenie z Bogiem. Że doświadczam
męki, świadczam bólu, osoby, które cierpią, umierają w bólu albo są męczennikami i nie tracą pokoju serca. Niezależnie od uderzeń, niezależnie od wszystkiego, są cały czas w głębokim pokoju i radości. Być może uczestniczyliście w takiej śmierci. Być może to są śmierci naszych bliskich, gdzie widzieliśmy ból, cierpienie i zjednoczenie z Bogiem. Ja widziałem takie śmierci. I myślę, że wielu z nas to widziało. Dotykanie bóstwa pomimo cierpienia. Gdy czytamy o świętych męczennikach, czy to będzie w Biblii nawet, święty Szczepan, jak mamy jego męczeństwo. Cały szczęśliwy w Bogu, a obrzucają go kamieniami. I to jest najwyższe zjednoczenie, gdzie mamy dysproporcję tego, co robi świat z nami, a my głowa, oczy w Bogu, w zjednoczeniu z Nim. Człowiek szczęśliwy, żyjący tym, co mówi Pan, niezależnie od tego, co się dzieje dookoła. Na szczęście nasze życie nie jest takie, że non-stop jesteśmy atakowani. Są takie okresy w życiu. Natomiast żyć radością, o to dbać, nie przez to, że będę się na siłę uśmiechał, bo to nie o to chodzi, ale że będę w adoracji Bożej obecności. Że będę w adoracji nieustannej, Bóg, który jest światłem mojego życia, którego noszę, który we mnie przebywa, którym się karmię. Bóg, który już mnie zbawił, niezależnie od tego wszystkiego, co zrobiłem, co zrobię. On już mnie zbawił. I tylko polegać na Jego czynach, nie na swoich, ale polegać na Bożych czynach. To jest nasza nadzieja. Straciłeś nadzieję? Odbuduj ją. Przestałeś się cieszyć? Odbuduj to. Nawróć się z tego. Bo w Bogu mamy być ludźmi nadziei, ludźmi szczęśliwymi. To jest możliwe. Po to Pan jest pośród nas, dał nam ducha. To jest możliwe. Zapewniam, to jest możliwe. A jak są momenty, że łamiemy się, przestajemy ufać, potrzebujemy nawrócenia. Niech ta niedziela radości nas tak dzisiaj prowadzi do odzyskania pokoju, do odzyskania radości serca, aby być przy Bogu. Amen.